Co roku Dzień 1 Marca jest w Etiopii Dniem Wolnym, w czasie którego w całym kraju organizowane są uroczystości. Upamiętniają one bitwę, w której Etiopczycy pokonali Europejczyków i odpędzili od swego państwa groźbę kolonialnego jarzma. Starcie to miało miejsce w 1896 roku pod Aduą. Pod koniec XIX stulecia. Niemal cała Afryka była podzielona pomiędzy europejskich kolonizatorów. Swoje posiadłości posiadali tam Brytyjczycy, Francuzi, Niemcy, Portugalczycy, Hiszpanie czy Belgowie. Tylko dwa afrykańskie państwa pozostawały niepodległe Liberia i Etiopia. Jednak suwerenności tego drugiego zagrozić miały Włochy, które uporawszy się ze swoimi problemami wewnętrznymi, dopiero w latach 80. XIX wieku ze znacznym opóźnieniem rozpoczęły podboje kolonialne. W 1885 roku Włosi zaatakowali i zajęli port Masua w Erytrei, skąd rozpoczęli ekspansję na resztę terytoriów tego państwa oraz na sąsiadującą Somalię. W 1889 roku okupowali większość tych terenów, które odebrali z rąk Etiopczyków. Cesarstwo Etiopii powstało w roku 1150, a od XIII wieku rządziła nim z drobnymi przerwami dynastia Salomońska. Jej nazwa pochodzi od władcy Izraela Salomona, który uważany był za przodka dynastii. W 1889 roku na tronie Etiopii zasiadł młody cesarz Menelik II. Włosi postanowili wykorzystać fakt niedoświadczenia władcy, aby przypieczętować zagarnięcie terytoriów Erytrei i Somalii oraz rozwiązać spory graniczne z cesarstwem. W tym samym roku z inicjatywy Włoch miały miejsce rozmowy pokojowe w Wuhale, które zakończyły się podpisaniem porozumienia dwustronnego. Jednak w dokumencie Włosi zawarli pewien kruczek, który umożliwiał im ingerencję w politykę Etiopii. Tekst tej umowy w języku włoskim oraz amharskim różniły się drobnymi szczegółami. Umowa w języku, którym posługiwano się w Etiopii, zawierała punkt, który mówił, że polityka zagraniczna cesarstwa może być prowadzona przy wsparciu królestwa Włoch. Jednak w tekście spisanym w języku włoskim słowa może być zastąpiono słowem będzie, co w praktyce obligowało Menelika II do podporządkowania swojej polityki zagranicznej Włochom. Cesarz odmówił jednak respektowania włoskich założeń traktatu, do czego Europejczycy postanowili przekonać go siłom, niezwłocznie rozpoczynając przygotowania do inwazji. Etiopczycy wyprzedzili Włochów, kiedy z ich inicjatywy na terenie Erytrei w 1894 roku wybuchło powstanie, którego przywódcą został Bachta Hagos. Wysłany do tłumienia rozruchów major Pietro Toselli brutalnie rozgromił buntowników. Oraz przeprowadził egzekucję Hagosa. Nie odsunęło to jednak zagrożenia ze strony Etiopii, która na pomoc powstańcom wysłała armię dowodzoną przez Mageszę Johannesa. Słabo przygotowani Etiopczycy ulegli jednak siłom generała gubernatora Orestie Baratiriego w styczniu 1895 roku w bitwie pod Koatit, podejmując decyzję o odwrocie na południe. Włosi ruszyli za nimi, wkraczając do Abysynii. Lekkie trudności napotkali w czasie bitwy pod Amba Alagi, jednak front ostatecznie ustabilizował się po zajęciu przez Włochów w prowincji Tigraj, kiedy obu stronom zaczęły doskwierać braki zapasów. Baratieri przed rozpoczęciem marszu w głąb Etiopii rozważał odwrót do Asmary, gdzie można było uzupełnić zapasy. Jednak opór podległych mu generałów przesądził o kontynuowaniu natarcia. Największym zwolennikiem takiego rozwiązania był generał major Vittorio Dabormida, który na zebraniu sztabu wykrzyknął: Włochy wolałyby stratę dwóch czy trzech tysięcy ludzi niż haniebny odwrót. Jednak nadchodzące starcie nieopodal miasta Adua poważnie zweryfikowało włoskie marzenia o imperium. W nocy z 29 lutego na 1 marca 1896 roku Baratieri rozkazał trzem brygadom zajęcie pozycji na wzgórzu górującym nad płaskowyżem nieopodal aduły. Lewe skrzydło dowodzone było przez generała majora Matteo Albertone. Środkiem przewodził generał major Giuseppe Arimondi, a prawe skrzydło obsadziła brygada generała Dabormidy. W odwodzie pozostało jeszcze generał major Giuseppe Elena pozostający w rezerwie dla Centrum Sił Włoskich. W tym samym czasie Cezarz Menelik przygotowywał się do opuszczenia obozu w Adule, ponieważ w mieście zaczynało brakować żywności dla jego żołnierzy. Plan władcy zmieniła jednak wiadomość, jaka dotarła do niego od szpiega będącego tubylczym tragarzem w armii Baratieriego. Poinformował on, iż Włosi planują o świcie przypuścić atak ze wzgórza Kidany Meb Mehret, Cesarz rozesłał więc rozkazy do swoich podwładnych, aby ci przerwali składanie obozów i szykowali się do bitwy. Około godziny szóstej rano Albertone natknął się na prawe skrzydło Etiopczyków, dowodzone przez Negusa Tekle Haymanota. Niedługo potem Etiopczycy uzyskali wsparcie od centrum i lewego skrzydła, dowodzonych odpowiednio przez Makonena Melekota oraz Megesha Johannesa. Początkowo etiopskie kontrnatarcie powstrzymane zostało przez włoską artylerię. Jednak ku zaskoczeniu Włochów przeciwnik również odpowiedział ogniem z kilku dział Hoczkiz przejętych podczas bitwy pod Ambaba Alagi i obsługiwanych przez askaryjskich dezerterów z armii włoskiej. Popłoch, jaki wywołała abysińska artyleria, skutecznie uniemożliwił dalsze włoskie bombardowania. Zachęciło to kawalerię etiopską do ponownego natarcia, jednak przewaga liczebna askaryjskich żołnierzy Albertone skutecznie uniemożliwiła im przebicie się. Dopiero po dwóch godzinach wycieńczeni żołnierze włoscy zaczęli się poddawać. Z odsieczą przybył im Arimondi, który zmuszony został przerzucić swoje pozycje w centrum, aby ratować lewe skrzydło. Jego przybycie skutecznie zahamowało etiopską ofensywę. Jednak Menelik tylko na to czekał i wydał rozkaz ataku 25 tysiącom sechwanów, czekających dotychczas w rezerwie. Z armii Arimondiego zostało się tylko kilku oficerów i grupka Askarysów, która w okrążeniu usiłowała jeszcze się bronić. Z odsieczą próbowali przebić się elitarni włoscy strzelcy, bersalieri, których znakiem rozpoznawczym był i jest czarny kapelusz z czarnym piórem. Niestety brak rozeznania w terenie i wyczeńczenie upałem uniemożliwiły im skuteczne przebicie okrążenia i zmusiło ich do wycofania się na wzgórze Kidane-Mehret. Słysząc odgłosy walki, do rozgromionego lewego skrzydła próbował dotrzeć Darim Bomida, ale nie zdążył, i kiedy zbliżył się do pozycji włoskich, uciekały już one z pola bitwy. Nie zdawał sobie jednak sprawy ze skali strat włoskich sił, gdyż wszystkie linie komunikacyjne z Bariterim zostały zerwane. W międzyczasie jego brygada została otoczona przez etiopczyków z lewego skrzydła, którym przewodził Mikelis Wollo. Sztab wraz z generałem Dabormidą, usiłując uniknąć konfrontacji z etiopczykami, zaczął się wycofywać. Ale w chaosie walki dostali się do ślepego wąwozu, gdzie dopadli ich kawalerzyści Wollo. Ciała generała da pormidy nigdy nie odnaleziono. Informacja o prawdopodobnej śmierci generała udzieliła starsza kobieta z pobliskiej wioski, która zeznała, że podała łyk wody śmiertelnie rannemu wodzowi, wielkiemu człowiekowi w okularach i zegarku i złotych gwiazdach. Wycofujący się Włosi jeszcze przez kilkanaście kilometrów nękani byli przez szpicę wojsk etiopskich. 4 marca 1896 roku przekroczyli granicę z Erytreą, gdzie wsparcia udzieliło im stacjonujące tam posiłki poborowej milicji. A Menelik zrezygnował z dalszych walk. Straty włoskie wynosiły około 6 tysięcy żołnierzy. Podobne straty ponieśli Etiopczycy. W wyniku przegranej bitwy, z tak prymitywnym, jakby się mogło wydawać wojskiem abysyńskim, upokorzeni Włosi zostali zmuszeni do ponownego przystąpienia do rozmów pokojowych. Na żądanie cesarza Menelika II anulowano porozumienia z Wuhale. Zamiast niego, 23 października 1896 roku w stolicy cesarstwa podpisano traktat, w którym Włochy uznały niepodległość Etiopii oraz zobowiązały się do respektowania jej suwerenności poprzez zaniechanie dalszych ataków. Dzień bitwy został w Etiopii ogłoszony świętem państwowym, w którym abisyńczycy mają dziękować Bogu za uratowanie ich państwa przed widmem niewoli oraz świętować jego niepodległość. Mimo burzliwych zmian w kraju, święto to nadal jest w Etiopii obchodzone bardzo hucznie. Przez kolejne 40 lat, Adua była synonimem słabości armii włoskiej. Nowocześnie wyposażona armia europejskiego mocarstwa została pokonana przez, jak mówiono, tubylców uzbrojonej w łuki i włócznie oraz kilka zdobycznych dział, które odegrały tak kluczową rolę w tej bitwie. Dopiero w 1935 roku. Włochom udało się zmazać plamę na cholnożę, gdy pod wodzą Ilduce Benito Mussoliniego armia włoska wkroczyła do Addis Abeby, ale to już temat na inny materiał. Bardzo dziękuję.